Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Krew i Wino. Znajdujemy się na cmentarzu, czyli w tym samym miejscu, w którym zakończyłem poprzedni odcinek. Muszę udać się do punktu, w którym będę szukał w sumie szyldu domu dwójki osób. W zasadzie to pary, która się ze sobą kłóciła i powodowała hałasy na tym cmentarzu. I w nagrodę za rozwiązanie tego zadania, tych kłótni, dostałem informację, gdzie ona zakopała jakąś unikatową kartę do gry w Gwinta. Ale zanim tam się udam, to widzę, że będę toczyć może jakiś pojedynek na Gwinta. Kościu. O, zagrajmy w Gwinta. Cały czas muszę skompletować tą. Ale w sumie z kaligijską. Tak sobie gawędzimy, to może szybka partia Gwinta. Za chwilę się pojawiło, widzę, że tam jest wykrzyknik, nowe zadanie. Zaopatruje się dwór księżnej pani. A nic ciekawego. Podobają mi się już te karty wszystkie. Dobra, podmienię sobie tego. Można grać resztką. Jaką on ma talię potwory? Talię potworów, czyli dużo przyzwań będzie pewnie. Muszę mieć to też na uwadze. Bo nie fajnie się gra. O właśnie, już jest pierwsze przyzwanie pewnie. Kurde. Plus jest taki, że oni chyba nie mają szpiegów, jeżeli chodzi o talię potworów. Teraz brakuje mi mojej talii, tej karty, która niszczy te najsilniejsze jednostki. Przeciwnik spasował. Mają 25, kurde. Teraz wygrywam. Dobra karta. Założę się, że on ma w talii tą kartę, która niszczy moje najsilniejsze jednostki i zaraz jej użyję. Tego się nie spodziewałem. Problem w tym, że nie mam żadnej karty Czyste Niebo. Już jest w sumie na wykończeniu, jeżeli chodzi chyba o talię swoją. Widzę po tym, co zagrywa. Gęsta mgła to akurat mi nie robi różnicy. Raczej powinienem wygrać spokojnie. Sobie zagram tą kartę. A już mógłbym poddać. Ale zagram wszystkie w sumie. Dlaczego by nie skorzystać z takiej okazji? Dobra, i powiadam z nim, bo kupiec może mieć też w sumie karty do kupna. No tak. Pochwal się jeszcze trochę. Pokaż, co tam masz. Obrazu. Poczęcie Edwarda, reprodukcji. Chyba, że nie można powiększyć tych obrazów. Tutaj widzę Emhyra, tu Ciri. Parę tych obrazów już widziałem. Gdzieś mi się rzuciły one w oczy, ale poza nimi w sumie bardziej spodziewałem się kart. Okej, chodźmy do tego płatnerza, który jest tutaj. Powinno być wejście, tak jest. Warsztat z drawką Fertnera. Ugrywasz Wilka? Witaj. Wiedźmin ze szkoły Wilkaw tu są. O, witaj. Jestem z drawką Fertner. Geralt z Rivii. Skąd ten entuzjazm? Masz dla mnie zlecenie?
Pewnie ma. Nie chodzi o łowy na potwora, ale na pewno będziesz zainteresowany. Jestem zbrojmistrzem i od lat na próżno poszukuję arcymistrzowskich schematów zbroi wiedźmińskich. Słyszałem o nich. Wiem też, że są bardzo rzadkie. Szczęśliwie odkryłem, że ich właściciele zawędrowali w końcu do Toussaint. I wiem nawet, gdzie ich szukać. Potrzebuję tylko wspólnika, który pomoże mi je odzyskać. Skoro wiesz, gdzie są, to czemu sami ich nie odszukasz? Nie jestem typem awanturnika. Z całym szacunkiem. Zresztą, kto za mnie będzie obsługiwał klientów, jeśli wyruszę na wyprawę? Nie. Wolę to zostawić w rękach kogoś, kto się zna na takich rzeczach. Dostarcz mi schematy, a ja wykonam dla ciebie, co tylko będziesz chciał. Chciałbym wykonać przedmiot. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Proszę, płotki. Ale widzę, że dla płotki nie można znaleźć nic lepszego, które to by zwiększało wytrzymałość w sumie tak bardzo. Bardzo gwinto też nie ma. Dobra, to posprzedaję mu swoje rupiecie i później pogadam o zleceniu. Naprawi i teraz rzemiosło. Aha, dobra, schematy będę musiał znaleźć. To jest jedno z tych zadań. Ciekawe. To poszukajmy. Jak to możliwe, że schematy są akurat w Toussaint? Tutaj rezydował nieżyjący już legendarny elfi mistrz płatnerstwa Tien Sail. Wiedźmini z całego świata zjeżdżali do niego tylko po to, żeby wykonał dla nich zbroję. Słyszałem o nim. Ponoć był najlepszy. Dlatego liczył sobie słono za usługi. Wiedźmini imali się najtrudniejszych zleceń, żeby móc mu zapłacić. Niektórym się nie powiodło i zginęli, a przywiezione przez nich schematy nadal powinny leżeć tam, gdzie ich szczątki. Rozumiem pomysł na zdobycie schematów. Tylko skąd wiadomo, gdzie szukać tych szczątków? Tak się składa, że Tien Sail był moim nauczycielem. Wszystkie historie o zaginionych wiedźminach znam z pierwszej ręki. To, czego się dowiedziałem, ostatecznie zniechęciło mnie do szukania samemu. Ja muszę wszystko robić. Powiem wszystko, co wiem, a ty poszukasz schematów i w zamian pozwolisz mi sporządzić ich kopię. Gdzie mam szukać tych schematów? Wiem o 5 zaginionych wiedźminach. Każdy był z innej szkoły. Wilka, gryfa, kota, niedźwiedzia oraz mantikory. Od którego mam zacząć? Tej szkoły chyba nie przerwie. Opowiedz mi o wiedźminie ze szkoły wilka. Nazywał się Adon. Dobrze go pamiętam. Mistrz go polubił i pomógł mu znaleźć niebezpieczne, ale dobrze płatne zlecenie. Kilka lat temu Toussaint odwiedziła wyprawa archeologiczna z Castel Gropin. Wypytywali mojego mistrza o elfie ruiny Termes. Mistrz zdradził im, gdzie to jest, ale przestrzegł ich przed czającym się niebezpieczeństwem i polecił im Adona jako ochroniarza. A konkretnie o jakich niebezpieczeństwach była mowa? Legenda mówi, że w podziemiach Termes krążą upiory. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale po uczonych i po wiedźminie ślad zaginął. Szkoła kota. Porozmawiajmy o wiedźminie ze szkoły kota. Jakiś rok temu Bartolomé de Lonay, książęcy płatnerz, poprosił mnie, bym potwierdził autentyczność wysłanego mu wiedźmińskiego schematu. Pracował nad nowym uzbrojeniem dla książęcej gwardii i jakiś wiedźmin ze szkoły kota chciał mu sprzedać receptury na wykonanie pełnego rynsztunku, które byłyby bardzo pomocne. I to rzeczywiście był wiedźmiński schemat?
Jesteś pewien? No, ponad wszelką wątpliwość. No, szkoda, że Delonaj nie pozwolił mi go skopiować. Był cały roztrzęsiony. Bał się, że Wiedźmin może go po prostu zabić dla pieniędzy. Zresztą, może miał rację. Wkrótce potem po Delonaju zaginął wszelki ślad. Poszukałbym wskazówek w jego dawnym domu, ale posiadłość popadła w ruinę i teraz jest tam zbyt niebezpiecznie. Czy możesz mi powiedzieć o Wiedźminie? Mam nadzieję, że to wszystkie miejsca zostaną zaznaczone na mapie. O, to było ze 200 lat temu. Ale mój mistrz dobrze go pamiętał. Tamten Wiedźmin był dziwny. Nie był wyprany z emocji jak inni. Twierdził, że przyjął jakieś zlecenie w forcie Usar i chciał się dozbroić. Miał ze sobą schematy, wpłacił zaliczkę, ale nigdy już się nie pokazał. Ponoć pewnej nocy wyjechał z fortu, gdzie się zatrzymał i już nigdy nie wrócił. Wiadomo, gdzie się udał? Nie, ale odjechał w pośpiechu, więc może zostawił coś po sobie. Warto poszukać w Usar, mimo że teraz to już tylko ruiny. Szkoła Manticory. Niewiele wiem na jej temat. Choć dawno temu nosiłem wykonany tam pancerz. Mistrz twierdził, że Manticora ma swoją warownię na Dalekim Wschodzie. Jakieś 100 lat temu przybył stamtąd niejaki Merten. Zrobił na moim mistrzu złe wrażenie. Śmierdział jak krasnoludzka gorzelnia i ponoć strasznie się awanturował. Tien Sei zamknął mu drzwi przed nosem i powiedział, żeby wrócił jak wytrzeźwieje, bo z pijakami gadać nie będzie. Wiedźmin jednak nigdy nie wrócił. Podobno wdał się w jakąś pijacką burdę z gwardią książęcą i został aresztowany. Więzienie Bastuan, w którym go osadzili, jest już od lat w ruinie. Ale może tam warto zacząć poszukiwania. Opowiedz mi więcej o Wiedźminie ze Szkoły Niedźwiedzia. O Wiedźminie? To było krótko po tym, jak mistrz Tien Sail przyjął mnie do terminu. Pamiętam wielkiego Wiedźmina z medalionem o kształcie łba niedźwiedzia, który targował się jak przekupka. Wiedźmini z zasady nigdy nie śmierdzą groszem. A tamten też bogaty nie był. W każdym razie Wiedźmin przyjął zlecenie na wykonanie zadania w winnicy Tufo, gdzie zawalił się budynek. Obiecał dostarczyć pieniądze po wykonaniu zlecenia. Czas mijał, a niedźwiedź nie wracał. Mistrz wysłał mnie do Tufo, żebym zasięgnął języka i okazało się, że Wiedźmin przyjął zlecenie, a wkrótce potem zniknął. Tyle wiem. I wszystko wiemy. W jaki sposób trafiłeś do terminu u elfa? Podpytam jeszcze jak o to. Jak się stało, że elfi mistrz wziął człowieka na czeladnika? Gdy byłem jeszcze smarkaczem, to pomagałem przy płatnerstwie mojemu ojcu. Mistrz Tien Sail zobaczył kiedyś moją robotę. Był pod wrażeniem, więc zaproponował, że weźmie mnie na czeladnika. Dopiero teraz rozumiem, jaki spotkał mnie zaszczyt. Wiele lat później mistrz zginął z ręki racistów. Chociaż nauczył mnie wszystkiego, to nie zdążyłem pod jego okiem przejść egzaminu i samemu zostać arcymistrzem. Dzisiaj wiem, że w tym fachu nie mam sobie równych. Jednak dopóki nie wykonam arcymistrzowskiej wiedźmińskiej zbroi, nie będę miał pewności, czy doścignąłem nauczyciela. Dobra, bywaj. Zobaczymy, czy zostało mi dodane do dziennika to poszukiwanie arcymistrzowskiego rynsztunku wilka. Tutaj będzie sporo zadań. Poszukiwania. Wszystkie są na 40 poziom. Ukończone, może nie, nieukończone. Dwa, okej, okay. Cały czas się nic nie zmieniło. Zlecenia wiedźmińskie. Całkiem sporo tych zadań. Jeszcze nagrody, dobra.
Wrócę do tego, do którego w sumie miałem się udać teraz, czyli do tego domu. Nie odbieraj teraz nagrody, tylko może powinienem się udać. Okej, pójdę tutaj, tu jest kowal po drodze. Oczywiście z kowalem spłatne, że będę mógł zagrać w Gwinta zaraz. No i oczywiście całkiem przez przypadek się pojawił kolejny w sumie wykrzyknik. Wykrzykniki wiadomo, że oznaczają zadania jakieś. Dobra, ja teraz ona się do płatnerza. Nie, to nie jest ten budynek w ogóle. Ładna melodia. Jak się dostać w ogóle do tego? Co za spotkanie! Dobrze, że jesteś. Ktoś ty w ogóle, właściciel winnicy. Mistrzu Wiedźminie, jak to dobrze, że na ciebie wpadłem. Masz do mnie sprawę? Jakieś nowe zlecenie? Zlecenie to już było. Nie pamiętasz, mistrzu? Kilka lat temu, podczas chyba twojej nie za czasów wizyty w Bokler. Żadnej części byłem z Wiedźmina. Trochę spłukany. Przypominasz sobie? Obiecałem, że spłacę wszystko co do grosza. Coś sobie przypominam. Niestety, zanim się rozliczyliśmy, pojechałeś w dalszą drogę. Ale odłożyłem twoje pieniądze i założyłem ci lokatę. Zaraz. Jaką lokatę? Oszczędnościową. W banku Cianfanellich. Zgłoś się do nich, a na pewno wypłacą pieniądze. Pewnie czeka tam już niemała sumka. Fajnie. Dzięki. Chętnie się tam przejdę. Mam nadzieję, że też to trafi do mojego dziennika. Tak, klient ma zawsze rację. Trzeba będzie zajrzeć do tego banku. Teraz chcę iść do płatnerza, bo będę mógł z nim pewnie zagrać w Gwinta. Miałem rację. W jaką talię ten używa? Nowego Królestwo Północy, czyli tą samą talię co ja mam. Dobra, nie mam żadnego szpiega, to jest w sumie słabe trochę. I tak nie mam żadnego szpiega, dobra. Trzeba grać tym co jest. Sobie chyba teraz zdaruję dalsze granie. Może spasuje. On już ma przewagę i to dosyć dużą, jeżeli chodzi o karty. Przynajmniej teraz tyle samo kart co ja. O nie, trzy karty. To był pierwsza wtopa.
chyba mi się uda wygrać. Jeszcze mogę tylko użyć zdolności specjalnej. Zobaczymy, co on teraz zagra. O, udało się na farcie. Potrzebujesz nowych portek, może... Mam jakieś karty do gwintania, nie ma żadnych kart, czyli można się zwijać. Bywaj. Okej, jak wygląda sytuacja? Dobra, prosto do tablicy ogłoszeń. Do barmana bym w sumie podejść. Miasto w Belaclair jest trochę takie bardziej skomplikowane niż Novigrad. Jest zaułki, uliczki. Kolejny znak za, jest wykrzyknik. A kolejne zadanie, o co chodzi? Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierżę. Mówię chyba wyraźnie. Nie ma dziś pokazu. Poczekaj. Ty jesteś ten słynny wiedźmin, Geralt z Rivi? Chyba mam dla ciebie robotę. Co to za robota? Chodzi o pomnik Reginalda Dobry. Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? No dalej. Opowiadaj, co z tą rzeźbą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną, pokażę ci. No, i co powiesz? Oto i on, nasza duma. Reginald Dobry. Niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuoz gry na harfie. Aha, wirtuoz, dobra. No i co z nim? Jakby to ująć, ukradli mu jaja. Zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je pogłaskał, zyskiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy z opłaconym biletem, oczywiście. Wiedźminie, musisz odzyskać te jaja. Takiego zlecenia jeszcze nie miałem. Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy. Kto nie chciałby ich mieć na własność? Kto nie chciałby mieć jaj Reginalda na własność? Może znajdę jakieś ślady. Radę to przy okazji. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi. Już nie przesadzę. Musi się udać. Zobaczmy. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Spokojnie, Reginaldzie. Zaschnięta plamka krwi. I ktoś się zranił. Czy były jakieś ślady? Czy mi się przywidziało? O. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. I dobra, jest trop. Zobaczę jeszcze, jak wygląda sytuacja
ze znakami zapytania. Nie ma żadnych. 5 tablic, klasycznie. No nic, tutaj sobie zakończę ten odcinek. A w kolejnym będę w dalszym ciągu walczył z tymi tablicami, znakami zapytania, jakimiś zadaniami, które będą się pojawiać na trasie. W międzyczasie będę też grał w Gwinto z lokalnymi handlarzami. A na ten moment dziękuję wam za uwagę i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.